Rada Ministrów przedłożyła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, druki nr 344 i 344-A. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący pierwsze czytanie tego projektu. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie artykułu 37 ust. 4 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Panie pośle, możemy głosować dopiero wtedy, kiedy będzie blok głosowań. Przed chwileczką, panie pośle, wyjaśniłam, że taka była decyzja prezydium i konwentu. Do uzasadnienia sprzeciwu? Proszę bardzo, panie pośle. Szczęść Boże, Wysoka Izbo. Pani marszałek, proszę skończyć z tą farsą. To jest farsa, powoływanie się na niedoskonałości jednej z sieci telefonicznych w sytuacji, w której te obrady są zamknięte, tak jak cały kraj zamknięty jest w kwarantannie na własne życzenie aktualnego układu władzy. To jest farsa. Wypuśćcie naród z kwarantanny, zacznijcie od Sejmu Rzeczypospolitej, skończcie z reglamentacją dostępu do tej sali. Otwórzcie nam komisje sejmowe, zespoły parlamentarne. Nie uniemożliwiajcie wprowadzenia czynnika społecznego, naszych rodaków, do prac Sejmu. I przede wszystkim skończcie z tą farsą, bo ogłaszanie, szanowna pani marszałek, że prace Sejmu będą mogły być kontynuowane dokładnie nie wiadomo kiedy, ale na pani słowo mamy wierzyć, że za chwileczkę, po czym to się nie sprawdza, to jest farsa. Proszę z tym skończyć. Panie pośle, ja jednak bardzo pana proszę o wycofanie tego wniosku z powodu, o którym pan przed chwileczką się dowiedział. To nie jest wina Sejmu i to nie jest... Nie udzielam panu głosu, panie pośle. Bardzo pana proszę, żeby pan przychylił się do tego, co ustaliło Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów, czyli reprezentanci nas wszystkich, żebyśmy przystąpili do pierwszego czytania ważnego projektu rządowego, na który wszyscy czekają. Panie przewodniczący, czy mogę pana prosić o jakąś reakcję? Ale nie możemy głosować, ponieważ nie wszyscy posłowie mają dostęp. Proszę państwa, zaczniemy w związku z tym. Ja bardzo proszę o chwilę refleksji jednak, bo pan w ten sposób zablokuje pracę Izby, a wszystkim nam zależy na... Tak, panie pośle, pan. Pan, panie pośle, tak, oczywiście, że tak. Ale najpierw, żebyśmy widzieli, ja przystąpię za chwileczkę do głosowania, żebyśmy sprawdzili, ilu w tej chwili posłów jest, ilu w tej chwili posłów uczestniczy w posiedzeniu Sejmu. W związku z tym... Ja, dobrze, panie pośle, ja to rozumiem doskonale i dlatego nie chcę, dlatego ustaliliśmy to przed chwileczką, co ustaliliśmy. Pan poseł się z tym nie zgadza, ale ja stwierdzę kworum najpierw, więc bardzo państwa proszę, obecnych tutaj na sali, a także poza salą plenarną i posłów, którzy są z nami zdalnie połączeni, o to, żeby nacisnęli dowolny przycisk dla stwierdzenia kworum. Grzegorz Braun, Konfederacja, proszę, jedna minuta. Czcigodna pani marszałek, Wysoka Izbo, wniosek o odroczenie tego posiedzenia do czasu, aż będzie ono mogło przebiegać w sposób przewidziany nie tylko przez regulamin prawa Rzeczypospolitej, ale też znany tradycji i znany rutynie sejmowej. W mediach elektronicznych czytać można wypowiedź pana marszałka Terleckiego, który występuje albo jako... Ośmielam się wykluczać taką perspektywę jako współsprawca problemów z połączeniami, albo też jako prorok mniejszy, który wyprorokował, że kogoś może tam zabraknąć, ktoś się może nie połączy. Przeczytajcie państwo, co pan marszałek Terlecki. Może pani marszałek zachęci Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby sprawdziła, czy istotnie zachodzi okoliczność ta pochlebna dla pana marszałka, że pan marszałek zaledwie przewidział, a nie doprowadził do takich problemów z połączeniami. Nie czyńmy z posiedzenia Sejmu pośmiewiska. Dziękuję, panie pośle. Wniosek o odroczenie. Pan poseł Jacek. W imieniu Koła Poselskiego Konfederacja, pan poseł Robert Winnicki. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Ten projekt ustawy powstał dlatego,
że nie działa w Unii Europejskiej podstawowa zasada, która powinna konstytuować tę wspólnotę, tę domniemaną wspólnotę, jaką jest solidarność. Solidarność państw w obliczu najważniejszych, największych wyzwań. Nie ma tej solidarności, ponieważ największe państwo, hegemon Unii Europejskiej, Republika Federalna Niemiec, wbrew interesom wszystkich państw Europy Środkowej, forsuje gazociągi kolejne Nord Stream 2, przedkładając swój interes narodowy ponad interesy państw mniejszych. To jest fakt. I to jest fakt, który zwłaszcza dzisiaj, kiedy epidemia koronawirusa uświadamia nam, jak bardzo wiele zależy od państw narodowych. I to kiedy to państwa narodowe właśnie w Unii Europejskiej walczą o swoje interesy, o swoje bezpieczeństwo, walczą z epidemią, ten fakt nam uświadamia, że podstawowe założenie, na którym oparta jest Unia Europejska, po prostu nie działa. Od kilku lat, od ładnych kilku lat, trwa walka o to, żeby wymusić na Niemcach w kluczowej kwestii, kwestii bezpieczeństwa energetycznego, solidarność. A oni prą zgodnie ze swoim interesem narodowym, który postrzegają sprzecznie z interesem państw Europy Środkowo-Wschodniej. To po pierwsze. To tak naprawdę stawia pod znakiem zapytania całą retorykę ugrupowań okrągłostołowych, które pchały Unię Europejską i do Unii Europejskiej Polaków, ale dzisiaj też cały czas, również za rządów Prawa i Sprawiedliwości, wzmacniają centralistyczne zapędy Brukseli. To po pierwsze. Po drugie, to również zadaje kłam całej retoryce Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, która chwali się od wielu lat, jak to dobre ma relacje właśnie na Zachodzie, właśnie w Brukseli, właśnie w Berlinie. Otóż okazuje się, że te dobre relacje z Brukselą czy z Berlinem są tylko w jednej stronie, w jedną stronę. To znaczy, dzisiaj Polska jako podwykonawca gospodarki niemieckiej, dzisiaj Polska jako żyrant przez lata od traktatu lizbońskiego co najmniej polityki centralistycznej Republiki Federalnej Niemiec, to jest wszystko w jedną stronę. To jest wszystko w jedną stronę, ponieważ kiedy chodzi o nasze interesy, to musimy na Niemcach wymuszać. Musimy na Niemcach wymuszać i zobaczymy jeszcze z jaką skutecznością oczywiście. Zobaczymy z jaką skutecznością, bo na razie prą do tego, niezależnie od tego, co się uda przez Komisję Europejską przeforsować. Trzecia kwestia to kwestia energetyki i kwestie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Szanowni Państwo, zwracam tutaj uwagę, że wszelkie działania zmierzające do dywersyfikacji gazowej są potrzebne, pożądane i generalnie co do zasady popieramy w tym zakresie działania rządu. Dywersyfikacja energetyczna, ale dywersyfikacja energetyczna i dywersyfikacja dostaw gazu między innymi oznacza, że nie zmieni stryjek siekierki na kijek, że nie przejdziemy z uzależnienia całkowitego od kierunku wschodniego do całkowitego uzależnienia od kierunku zachodniego i nie będziemy do tego jeszcze czerpać źródeł energii chociażby z rejonu Zatoki Perskiej. A przypomnę, że ropa na przykład z Iranu, która już wpływała do Polski, surowce energetyczne, które pierwsze próby były dostarczania ich z Iranu, zostały zablokowane ze względów politycznych, ze względu na nacisk polityczny Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dzisiaj Polska potrzebuje polityki wielowektorowej, nie tylko na gruncie polityki zagranicznej, w dobie tych wielkich tektonicznych przesunięć, które obserwujemy na scenie międzynarodowej. Dzisiaj Polska potrzebuje realnej dywersyfikacji i myślenia nie tylko o tym, jak się uniezależnić od Moskwy, jak uniezależnić i zabrać ten pistolet szantażu, ten szantażystowski pistolet gazowy ze strony Moskwy, ale również ze strony Zachodu. Również tej z drugiej strony, ponieważ nie wiemy, jakie wyzwania polityczne, gospodarcze czy militarne zgotuje nam przyszłość. Dzisiaj to jest wyzwanie polskiej polityki zagranicznej i do tego również wzywamy rząd, żeby tę politykę wielowektorową tak na gruncie dyplomacji, jak i na gruncie polityki surowcowej realnie prowadził. Dziękuję. Pan poseł Grzegorz Braun, koło Konfederacja. Czcigodna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, frazes przywracania suwerenności w dziedzinie energetycznej króluje na tej sali.
No i cóż, chciałoby się, kiedy mowa o energetyce, z całym szacunkiem dla pana ministra, pana posła sprawozdawcy, chciałoby się tutaj widzieć osoby rzeczywiście kompetentne. Super minister, a może nawet super premier Obajtek byłby mile widziany, bo przecież wszystko, co się w tej branży dzieje, no to są sprawy, na które nie tylko w Urzędzie Rady Ministrów, w Pałacu Prezydenckim, ale może nawet i przy Nowogrodzkiej niektórzy są zakrótcy. A pan prezes Obajtek wie, co robi. Pytanie, czy wiedział, co robi, kiedy doprowadzał do przejęcia energii przez Orlen, co stawia polski sektor energetyczno-paliwowy wobec ryzyka wrogiego przejęcia, proszę państwa, i warto by na tej sali więcej na te tematy mówić, ale już pika automat, pani marszałek zabiera mi głos, więc kończę kłaniając się. Czekam na prezesa Obajtka. Nie tak, jakby pan chciał, nie zabieram głosu, po prostu czas minął, pikał i... Ale mikrofonu nie wyłączałam, panie pośle. Pan poseł Krzysztof. Poseł Krzysztof Bosak, koło Konfederacji. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, otwieramy projekt ustawy, która jest trzecią wersją tarczy antykryzysowej. I w artykule 15 znajdujemy przepisy, które nie mają nic wspólnego z walką z kryzysem. Mianowicie rząd w artykule 15 wprowadza nowy podatek. Bez żadnej dyskusji, bez żadnej konsultacji, bez żadnego namysłu, bez żadnej logiki. Podatek od, czytam, uwaga, punkt 6a, podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie. W uzasadnieniu możemy się dowiedzieć, że będzie on odprowadzany do Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, a więc nawet nie na cele walki z kryzysem, nie na cele ochrony zdrowia. Właściwie nie wiadomo, w jakim celu, bo gdyby Państwowy Instytut Sztuki Filmowej nie miał pieniędzy, to przecież podobno sytuacja budżetowa była tak doskonała, że z pewnością premier by dosypał. Ale nie trzeba było dosypywać. Teraz jest wprowadzany nowy podatek. I kto ma go płacić? Na pierwszym miejscu IPLA, na drugim Player, na trzecim Amazon, na czwartym CDA, na piątym Netflix, Apple. Czy kogoś nam na tej liście brakuje? No oczywiście brakuje dwóch największych platform internetowych, które zgarniają prawie wszystkie budżety reklamowe w internecie. Oczywiście są to dwie firmy amerykańskie. Oczywiście mam na myśli Google i Facebook. Czy to, co robi rząd, to podatek cyfrowy, o którym tyle mówił i w tej chwili bocznymi drzwiami wprowadza jakąś wykastrowaną wersję w sposób wylobbowany przez panią ambasador, czy o to chodzi? Dlaczego rząd postanowił opodatkować akurat to, za co Polacy sami płacą, czyli za filmy, które sobie opłacą? Dlaczego rząd nie zdecydował się opodatkować tego, co jest dostarczane bezpłatnie i tych firm, które zgarniają większość budżetów reklamowych? Ja jestem przeciwnikiem wszelkich nowych podatków, mówię to wyraźnie, żeby to wybrzmiało. Ale skoro mamy maniaków podatkowych w rządzie, bo pan Mateusz Morawiecki zareagował na kryzys, ogłaszając, że na forum unijnym będzie pielgrzymował, żeby 3 nowe podatki wprowadzić. To jest jego ofensywa dyplomatyczna. A na forum wewnętrznym zaproponował, że będzie wprowadzał z zaskoczenia nowy podatek, jak to nazwali, od usług audiowizualnych na żądanie. No to chociaż może zrobić to zgodnie z jakąś logiką. Dlaczego nie zabieracie tym, którzy mają najwięcej pieniędzy? Co to za dupochron z przekazywaniem pieniędzy twórcom? Co to za kombinacje? Skąd te słowa na żądanie? To są wasze lub czasopisma. Gdyby tu nie było słów na żądanie, to największe amerykańskie korporacje by podpadły pod tą ustawę. A tak zrobiliście to w ten sposób, że zapłaci część polskich firm. Suma z tego podatku, z tego co tu widzę, wyliczenie, kilkanaście milionów złotych. Przecież to jakiś żart. Właśnie sobie wypłacacie z Narodowego Banku dziesiątki, o ile nie setki miliardów złotych. W ogóle poza kontrolą budżetową, poza kontrolą Sejmu. A tutaj nowy podatek na kilkanaście milionów, no co wy wyrabiacie? O co tu chodzi? Czemu tu nie ma premiera? Czemu tutaj nie ma prezesa PiS-u? Kto nam w ogóle to wytłumaczy? Są w tej tarczy też inne ciekawe rzeczy. Mogę i o nich powiedzieć kilka słów, chociaż może nie tak zaskakujące. Bo są to pomysły Konfederacji. Na przykład zwolnienie z ZUS dla drobnych przedsiębiorców. Tych, którzy mają wysoki obrót, nieduży dochód. To myśmy o tym mówili. Zgłaszaliśmy taką poprawkę do pierwszej tarczy, do drugiej tarczy. Proszę bardzo, jest trzecia tarcza. Rząd poszedł po rozum do głowy, robi to, co proponowała Konfederacja. Skorzystają na tym
ludzie z gastronomii, handlarze, różne niskomarżowe usługi. Następna rzecz w tarczy interesująca. Okazuje się, że jednak da się zrobić to, co Konfederacja postulowała w wyborach do Sejmu, a więc na przykład elektroniczne doręczenia w sądach. Co potrzeba było, żeby PiS poszedł do głowy po rozum? Epidemii trzeba było, żebyście posłuchali to, co myśmy mówili. Elektroniczny obieg pism w sądach. Kto to mówił w kampanii wyborczej w zeszłym roku? My, kiedy wyście się bawili w rozgrywki na szczytach hierarchii sędziowskiej. Następna sprawa. Okazuje się, że ZUS nie musi wydawać 25 milionów złotych po to, żeby rozsyłać wszystkim papierowe informacje o tym, ile mają tak zwanych składek, które tak na marginesie nigdzie się nie odkładają. Państwo doskonale pewnie o tym wiecie. Okazało się, że dzięki epidemii można ograniczyć biurokrację w ZUS-ie. Ale mamy też inne ciekawostki, na przykład kolejne ułatwienia dla imigrantów zarobkowych. W poprzedniej tarczy, pierwszej, drugiej, rząd automatycznie wydłużył pozwolenia na pracę dla imigrantów zarobkowych. Teraz wprowadza dalsze ułatwienia, żeby mieć znieść obowiązek aktualizacji zezwoleń przy zmianie warunków zatrudnienia. A dzisiejsza Rzeczpospolita donosi, że 900 tysięcy osób już ma propozycję zrezygnowania z pracy albo zwolnienia i że zbliża się stopa bezrobocia do 10%. To kwota, którą wy mówiliście, że będzie na koniec roku, a mamy kwiecień. Dziękuję. Wygląda to wszystko bardzo słabo. Fakty was niszczą, panie marszałku. Historia was osądzi. Dziękuję. Kolejne pytanie, pan poseł Janusz Korwin-Mikke, koło Konfederacji. Nie ma pana posła? Zdalnie. Bardzo proszę. Bardzo proszę, panie pośle. Mogę mówić? Tak, bardzo proszę. Dziękuję. Panie marszałku, czy my sobie zdajecie sprawę z tego, jak będzie śmierć z tego za kilka lat? Przecież nie ma żadnej epidemii. Jest to fakt dziennikarski. Pokłady pogrzebowe meldują, że jest o 20% mniej wypadków śmiertelnych i to nie z powodów, wypadków drogowych. Mniej pogrzebów. Takich epidemii to mamy kilka rocznie. Jak koronawirusem zmarło 500 osób, na grypę już zmarły 2000, na raka zmarło 15 tysięcy, a wy zabieracie pieniądze z onkologii i dajecie dla koronawirusa. Tak jak kobiety, które dają wszystko na modną sukienkę, tak samo możemy umierać tylko na modną chorobę, a kto chce umrzeć na niemodną, to niech zdycha w kącie pokoju. Straszycie ludzi i bierzecie ludzi pod but. Już byłoby dawno po epidemii. Zmarłoby nie 500, a było 3 albo 4 tysiące ludzi, ale już byłoby po epidemii. A teraz epidemia będzie trwała do sierpnia, grudnia, cholera wie jak daleko. Umrze w końcu 6 tysięcy albo więcej, ale rocznie dziennie gospodarka traci na tym kilkanaście miliardów złotych. Bo nie koronawirus jest winien, tylko wy. Pani... Konfederacja, głos zabierze pan poseł Krzysztof Tuduj. Bardzo proszę. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Konfederacja apeluje do rządu. Otwórzcie granice dla pracowników transgranicznych. Apelujemy dzisiaj, apelowaliśmy wczoraj na konferencji prasowej, apelowaliśmy w zeszły czwartek w Cieszynie na konferencji prasowej. Trzeba zrozumieć sytuację pracowników transgranicznych. To są ludzie, którzy mają nierzadko bardzo małą odległość do pokonania z domu do pracy. To są ludzie, którzy zostali rozdzieleni. Rodziny zostały rozdzielone tą przymusową kwarantanną. Zamknięcie granic jest słuszne, ale niezrozumienie sytuacji pracowników transgranicznych jest po prostu wylewaniem dziecka z kąpielą. To jest błąd. Apelujemy, ta sytuacja musi się jak najszybciej skończyć. To jest grupa społeczna, którą rząd pominął. Nie wyszedł naprzeciw, nie zrozumiał. Mało inteligentnie zachował się w stosunku do tej grupy i okaże się, że większe skutki będą tej zamknięcia granic, niezrozumienia potrzeb pracowników transgranicznych niż sama walka z koronawirusem. Dlatego apeluję z tego miejsca do rządu natychmiast, jak najszybciej, wyjdźcie naprzeciw potrzebom tych ludzi. Wyjdźcie naprzeciw potrzebom Polaków, którzy mieszkają przy granicy. Przecież dochodzi już do protestów. Te protesty na pewno nie zwiększą poziomu bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o walkę z zarazą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I kolejny głos koła Konfederacja. Pan poseł Grzegorz Braun, bardzo proszę. Pani marszałek, Wysoka Izbo, o kim tutaj mowa? O ludziach wyjątkowych, tak zdeterminowanych, żeby pracować, że szukali tej pracy aż za granicą, aż za cenę rozłąki, chwała Bogu, do tej pory krótszej, nie dłuższej, czasowej z rodziną. I teraz tym ludziom pani minister Maląg proponuje bezrobocie. Ja mam nadzieję, że za sprawą tych ludzi protestujących i za naszą sprawą pani minister Maląg będzie stała szybciej, a nie później wobec takiej perspektywy. Czy poszuka uczciwej pracy, choćby i za granicą, czy też ustawi się w kolejce po zasiłek. To jest świat postawiony na głowie. Także i ten komunikat, który fałszywie został zatytułowany sprawozdaniem o tym, jak rząd pracuje nad umożliwieniem, bo przecież rząd najpierw nie napracował się wiele, bo jednym ruchem uniemożliwił uczciwą pracę setkom tysięcy Polaków wraz z rodzinami. Miliony, pani poseł komentująca, rzecz jasna, posłusznie, łubu-dubu komentująca ze strony większości parlamentarnej to pseudosprawozdanie. Pani poseł powiedziała, że to jest na szczęście wąski margines. No, to jest właśnie perspektywa tej Izby, to jest perspektywa urzędów centralnych. Setki tysięcy uczciwie pracujących ludzi to jest wąski margines. Nie, marginesem społecznym jesteście wy, którzyście nigdy inaczej nie pracowali, jak tylko na etacie państwowym, którzyście nigdy nie szukali uczciwej pracy, ponieważ pani marszałek też się zgłasza, rozumiem, do tej kategorii. Tak? Pani marszałek po raz kolejny będzie próbowała recenzować moje wystąpienie Avista. Dziękuję bardzo, pani marszałek, dziękuję. Ktoś nie mnie słucha. Nie recenzuje czegoś, tak? Co jest ktoś w duchu kultury i normalnych zasad. Z uwagą przysługuje się moim słowom. Więc, szanowni państwo, koło Konfederacja apeluje ustami pana posła Tuduja, ustami naszego kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej, Krzysztofa Bosaka. Uparcie powtarzamy, wypuśćcie naród z kwarantanny. I najprościej zrobić to również. Nie trzeba żadnych konstrukcji wznosić. Nie trzeba się powoływać na prawo eurokołchozowe. No, przecież jeżdżą, chwała Bogu, z lękiem to powiem, bo może coś wymyślicie, żeby im przeszkodzić. Jeżdżą kierowcy tirów przez granicę i nie siedzą 2 tygodnie w kwarantannie. I tak być powinno. Co to jest za problem? Co to jest za problem ustalić, że kto pracuje przekraczając granicę, no to właśnie nie zostaje internowany tak jak reszta narodu. Rzecz jasna, wzywamy do tego, żeby ogół Polaków został z kwarantanny wypuszczony i wnioskujemy o odrzucenie tego pseudoraportu. Dziękuję za uwagę. Na tym zakończyliśmy wystąpienia klubowe. Przechodzimy do... Ale to jeszcze będą pytania i pani poseł. Ale... Pani poseł, bardzo proszę. W trybie sprostowania. Cytuję. Ważne wystąpienia pisze na piśmie. Przepraszam bardzo, panie pośle, będzie czas, pan możecie państwo w kuluarach. Pan jest bardzo sprawny retorycznie, ale to jest naprawdę niewiele w stosunku do tego, jakie zasady etyczne powinny obowiązywać. Proszę nie przypisywać mojej osobie lekceważenia jakiejkolwiek grupy społecznej, jakiegokolwiek problemu, jaki mają ludzie. Nie jestem takim człowiekiem, nie jestem takim politykiem. Rozumiem, że pan poseł przyjmuje moje wyjaśnienia i mnie przeprosi. W tym fragmencie, który wypowiedziałam, było pokazane tło. Lęk społeczny przed bezrobociem, brakiem środków utrzymania. 14 milionów polskich pracowników zatrudnionych w Polsce również przeżywa te lęki, bo nie wiemy, czy koronawirus będzie miesiąc, dwa, czy pół roku, czy rok. I wszyscy mają te obawy i w związku z tym użyłam słowa.
Dzisiejsza informacja rządu dotyczy wąskiego wycinka tego problemu. Tak, tak. I jeżeli to jest około 100 tysięcy pracowników. Dziękuję bardzo, pani poseł. W tle mojej wypowiedzi 14 milionów pracowników w Polsce, to miałam prawo użyć takiego sformułowania. Dziękuję bardzo, pani poseł. Dziękuję bardzo, pani poseł. To było w trybie sprostowania. Przechodzimy do pytań. Ale nie, no, ale panie pośle. Zostałem wywołany do tablicy, zostałem wskazany, poniekąd napiętnowany, pani marszałek. Ale przecież pan poseł prostuję, przeprosił, że, więc wszystko że jest że to nie było przecież ad personam. Dobrze. Pani reprezentuje zły reżim, zły panie rząd. Pośle. I z tego powodu panie do pani pośle. Adresowałem moje wystąpienie, ale nic dziękuję osobistego. Bardzo. Nie? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Krzysztof Bosak, Konfederacja, zapraszam. Wysoki Sejmie, pani minister, ja w zeszłym tygodniu byłem w Cieszynie po to, żeby wesprzeć pracowników transgranicznych i lokalnych działaczy, którzy się za nimi ujmują w sprawie możliwości legalnego zarobkowania, normalnego życia. W tej chwili ci ludzie, którzy protestowali w ostatnich dniach w Szczecinie, w Zgorzelcu, w Cieszynie, w innych miastach przygranicznych, są postawieni przed dramatycznymi wyborami. Albo oderwać się od rodzin i zarabiać na życie, albo zostać z rodziną i stracić źródło utrzymania. Przed taką sytuacją polski rząd nie powinien tych ludzi stawiać. Czym innym jest ruch transgraniczny, ruch turystyczny, ruch międzypaństwowy, okazjonalny, a czym innym jest przemieszczanie się, czy to nas, mieszkających tuż pod Warszawą, do pracy w centrum Warszawy, czy tych ludzi o kilkadziesiąt kilometrów do swojego miejsca pracy. Pozwólmy tym ludziom normalnie pracować. Otwórzmy gospodarkę. Dajmy ludziom szansę normalnie żyć. Dziękuję bardzo. W imieniu Koła Poselskiego Konfederacja głos zabierze pan poseł Grzegorz Braun. Bardzo proszę. Szczęść Boże, pani marszałek, Wysoka Izbo, żeby nie zapomnieć, w imieniu Koła Poselskiego Konfederacja wnoszę o odrzucenie w pierwszym czytaniu tego naprawdę głęboko złego projektu. Nie leczmy dżumy cholerą, szanowni państwo. Nie leczmy autentycznych, realnych schorzeń, problemów, infekując system prawno-ustrojowy Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Ta infekcja, ta franca, szanowni państwo, szerzy się w ten sposób, że najpierw generuje się katastrofę społeczno-gospodarczą, no a potem leczy się objawowo na bardzo różne sposoby. Najpierw się, żeby nie sięgać głębiej aż do bismarckowskich Prus i innych pożałowania godnych wzorców, ale z ostatnich czasów, z ostatnich chwil, tu przez państwa wzmiankowane pierwotne przyczyny tego doraźnego zła, no, zamknijcie ludzi w mieszkaniach, nie pozwólcie im wychodzić na wiosenne słoneczko, żeby nabywali naturalnej odporności i dotleniali się, dzięki czemu człowiek od razu lepiej funkcjonuje. Zamknijcie ich tam i wygenerujecie problemy społeczne. Jasna sprawa, jasna sprawa. Wzorce zagraniczne, Austria. No nie, dziękuję. To są wzorce, które, no przynajmniej w mojej tradycji rodzinnej, najlepszy Austriak, jakiego pamiętamy, to grał jeden tam S-Aman na pianinie, kiedy front przechodził. Australia na tę samą literę. Jeśli już chcecie majstrować przy rodzinie, szanowni państwo, w Australii jest taki oblik prawny, no, że zwołuje się de facto radę familijną. Zanim sprowadzimy do domu żandarma, policjanta, no to, mój Boże, to są świetne wynalazki. Ciocia, wujek, dziadkowie, jeśli są. Co mówię, pochylając się z troską nad wszystkimi przypadkami, które wypada potępić i Konfederacja potępia je. My, państwowcy, ludzie stojący twardo na gruncie tradycyjnie pojmowanych zasad cywilizacyjnych, prawa, rzecz jasna,
Nie możemy inaczej patrzeć na złoczyńców, jak tylko jako na delikwentów, których trzeba stawiać przed sądami, niezależnie od płci, notabene. Niezależnie od tego, czy to są damscy bokserzy, czy to są krewkie niewiasty tłukące mężczyzn, którzy gdzieś tam też cierpią w cichości po domach. Ale powiadam, sprowadzać wszystkim od razu na kark żandarma, policjanta, to jest leczenie dżumy cholerą. Konwencja stambulska, ależ tak, właśnie ją należy jak najszybciej wypowiedzieć, ależ tak, ona bowiem stygmatyzuje rodzinę jako taką, wskazuje oskarżycielskim paluchem, rządowym niestety, rodzinę jako matecznik zła, generator tragedii, a nie ciągłości tradycji. I to jest złe, szanowni państwo. Potępiajmy i ścigajmy i nie wahajmy się karać przykładnie przestępców, ale nie twórzmy mechanizmu, który będzie kolejną, już nie furtką, tylko, no cóż, dziurą w ścianie, inwazją do prywatności Polaków. No, dlatego, że jeżeli jest ta furtka czy dziura uczyniona, to tamtędy różne rzeczy można wprowadzić. Można z tego zacząć korzystać jako z udatnych pretekstów do tego, żeby pogłębiać te ingerencje. Wniosłem zatem o odrzucenie tego niedobrego projektu i wnoszę o to, także i przy tej okazji, żebyście państwo wsłuchali się we własne głosy, żebyście cofnęli, przewinęli taśmę, żebyście usłyszeli, jak mówicie o fatalnych przyczynach pozostawania ludzi w zamknięciu, kiszenia się po domach, wypuśćcie naród z kwarantanny. Tym się zajmijcie. Nie generujcie katastrofy gospodarczej, za którą musi iść katastrofa socjalna. Upadek, tak jest, moralności. Na to tu za mało państwa, żeby słychać było dostatecznie głośno buczenie, ale słyszę, że buczycie wewnętrznie. Tak, trzeba wracać do korzeni, do tradycji, a nie leczyć objawowo. Dziękuję bardzo. Będę wdzięczny pani marszałek za poddanie pod głosowanie naszego wniosku o wyrzucenie do kosza tego złego projektu. Za pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja, bardzo proszę. Nie, no jednak ten animusz naprawdę jest nie na miejscu. Państwo prześledźcie ten łańcuch przyczynowo-skutkowy. Nie leczcie objawowo. Najpierw fundujecie Polakom niewydolne sądy, no a potem rozglądacie się za procedurą, która przyspieszy ich działanie. Najpierw wprowadzacie przykrą dla samych funkcjonariuszy uznaniowość w ich działaniu. Areną takich spektakli śmiesznych i strasznych jest Rzeczpospolita w ostatnich tygodniach. No a potem musicie to wszystko uściślać, porządkować pod pretekstem, nie daj Boże, walki z jakimś wrażym wirusem, mniemaną pandemią. To jest właśnie świat żoliborskich socjalistów, gdzie rozwiązuje się bohatersko problemy, które nie byłyby znane w normalnym świecie, czyli w takim świecie, który nie odrywa narodu polskiego od pnia cywilizacyjnego, od autentycznych źródeł praworządności, sprawiedliwości. Pytanie, kiedy wypowiecie konwencję stambulską i czy sprawa jest na warsztacie? Stanowisko Koła Poselskiego Konfederacja przedstawi pan poseł Michał Urbaniak. Bardzo proszę. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, szanowny panie ministrze. Otóż mam możliwość przedstawienia stanowiska właśnie Koła Konfederacja w sprawie projektu o udzieleniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Otóż ten rządowy projekt to w zasadzie kolejny ochraniacz dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. Przychodzi mi na myśl już tak na wstępie pewien wiersz. Mówię tu o wierszu Jana Kochanowskiego, pieśń o spustoszeniu Podola, a konkretnie jego dwa wersy. Nową przypowieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą, i po szkodzie głupi.
A już tłumaczę dlaczego. Otóż, szanowna strona rządowa, proponujecie w tym projekcie szereg instrumentów dla firm, które de facto już mają przesłanki do tego, że są w stanie upadłości. Proponujecie rozwiązania obwarowane szeregiem założeń niemal niemożliwym do spełnienia. Mówicie o tym, że będziecie udzielać pożyczek, owszem, jednak mieliście też 3 lata na to, że od ostatniej decyzji Komisji Europejskiej do tego, żeby zmienić też prawo polskie, żeby przystosować, skoro jesteśmy w Unii Europejskiej, żeby przystosować to prawo i przygotować projekty, które faktycznie pozwalałyby na restrukturyzację przedsiębiorstw. Dopiero kryzys związany z COVID-19 zmusił was do tego, by wprowadzać jakiekolwiek zmiany. Ten projekt dotyczy zasadniczo małych, średnich przedsiębiorstw. Oczywiście nie tylko. Zakłada pożyczki oprocentowane, a okres kredytowania to od 6 miesięcy do maksymalnie 18. To jest zdecydowanie zbyt krótki okres na to, aby firmy, te średnie na przykład, były w stanie wejść z powrotem bezpiecznie na rynek i oddać te pieniądze też z pożyczki. To jest za krótki okres. 50% zabezpieczenia, jakie przy tych pożyczkach też narzucacie, to w przypadku jakichś małych też firm może być problematyczne. Mówiliście w projekcie, zapisaliście też, że wnioski przedsiębiorców będą rozpatrywane w 30 dni, maksymalnie 45. No, w przypadku przedsiębiorców, którzy są w stanie prawie że upadłości, 45 dni to jest za dużo czasu. 14 dni to mogłoby być akceptowalne w tym wypadku, bo to jest czas, w jakim firma jest w stanie jeszcze przeżyć. W innym przypadku koszty cały czas rosną. Rosną zobowiązania, rosną też dzięki temu problemy. W tym projekcie zakładają państwo, że rocznie przeznaczycie na ten projekt 120 milionów złotych. No 120 milionów złotych, biorąc pod uwagę to, ile obwarowań prawnych będzie przy składaniu wniosków, jak będzie wyglądać sytuacja z przygotowaniem planów restrukturyzacji, to no cóż, no to pokazuje, jakie macie podejście do tego projektu, że to będzie projekt tylko zapchaj dziura, dzięki któremu wy będziecie w stanie umyć ręce od ratowania faktycznie polskiej gospodarki. Jeśli faktycznie Prawu i Sprawiedliwości, stronie rządowej też, zależy na tym, aby polskie firmy się rozwijały, aby ratować polską gospodarkę, to sami przedsiębiorcy mówią jasno o tym, co jest im dzisiaj potrzebne. To, co dzisiaj, w zasadzie już od miesięcy jest przypominane, to choćby to, co wprowadziliście, czyli split payment, to nie jest zdrowy sposób ściągania podatków z przedsiębiorców. Blokujecie w ten sposób pieniądze, którymi przedsiębiorcy w ciągu miesiąca mogliby swobodnie obracać, a dopiero potem płacić podatek. W tej sytuacji split payment blokuje to. To są naprawdę wielkie, wielkie pieniądze. A ściągnięcie w przypadku nadpłaty pieniędzy z konta split payment graniczy z cudem. Przedsiębiorcy mówią też od miesięcy, sam się z tym spotykałem w rozmowach z przedsiębiorcami z Pomorza, że potrzebna im jest metoda kasowa naliczania podatku VAT, a nie taka jak dzisiaj, że już po wystawionej fakturze od razu trzeba płacić podatek. Dopiero po transakcji to powinno się wydarzyć. I w trakcie trwania tego kryzysu przedsiębiorcy też apelują o to, żeby zawiesić naliczanie na przykład kar za spóźnienia. Więc my też apelujemy, żebyście tym się zajęli, a nie takim projektem, który jest zapchaj dziurą. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. No, tym